XIX i XX wiek nie był najszczęśliwszy dla Chin. Słabnąca władza centralna nie była w stanie powstrzymać serii wojen domowych oraz ekspansji innych mocarstw. W latach 20. wykształciły się dwa wrogie względem siebie ugrupowania polityczne. Kuomintang, Partia Narodowa oraz Komunistyczna Partia Chin. Agresja Japończyków przerwała wojnę domową. Walkę z napastnikami prowadziła Republika Chińska, na czele której stał lider Kuomintangu, dyktator Chiang Kai-shek. Otrzymywał on wydatne wsparcie od aliantów zachodnich. Po upadku Japonii Chiny odzyskały utracone na rzecz tego kraju w latach 30. terytoria oraz otrzymały stałe miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Jednak w 1946 roku w Chinach ponownie rozgorzała wojna domowa. Kuomintang ponownie starł się z komunistami, na czele których stał Mao Zedong, korzystający ze wsparcia Związku Sowieckiego. Po 3 latach komuniści opanowali Chiny i 1 października 1949 roku proklamowali powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Resztki sił Kuomintangu wycofały się na Tajwan i tam przetrwały, gdyż komuniści nie dysponowali flotą, która gwarantowała przeprowadzenie skutecznego desantu, a na domiar złego Chiang Kai-shek otrzymał wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych. W Chinach całkowitą władzę przejęli komuniści. W 1950 roku podpisali oni układ o przyjaźni i wzajemnej pomocy ze Związkiem Sowieckim. Po okrzepnięciu władzy rozpoczęli proces stopniowych reform, w trakcie których znacjonalizowano przemysł i handel oraz zwalczano religię. Wszystko było to możliwe dzięki rozbudowie aparatu represyjnego. W 1958 roku z inicjatywy Mao Zedonga rozpoczęto realizację programu pod nazwą Wielki Skok. Plan zakładał błyskawiczną industrializację Chin, realizowaną nawet na poziomie pojedynczych gospodarstw, przy których miały powstawać prymitywne piece hutnicze. Całość miała być realizowana w ramach komun ludowych, czyli samowystarczalnych osad wiejskich. Zakładano, że nie będzie w nich funkcjonować własność prywatna i planowano nawet znieść instytucje rodziny. W efekcie tych działań odciągnięto ludność rolniczą od pracy w polach na rzecz zupełnie nieefektywnej produkcji przemysłowej wykonywanej metodami rodem ze średniowiecza. Zaowocowało to klęską głodu, śmiercią wielu milionów ludzi i katastrofą gospodarczą. Wielki Skok okazał się całkowitą klapą. Względem Mao zaczęła narastać opozycja wewnątrz partii, a jego wcześniejsze reformy zostały odrzucone. Aby utrzymać się u władzy, Mao rozpętał w 1966 roku tzw. rewolucję kulturalną. Udało mu się przeciągnąć na swoją stronę młodzież, którą zindoktrynował komunistycznymi hasłami. Miał równocześnie silne poparcie w armii. Utworzona przez Mao ze zrewolucjonizowanych studentów Czerwona Gwardia ślepo realizowała jego założenia, które zostały zamieszczone w tzw. Czerwonej Książeczce, którą to również masowo kolportowano wśród społeczeństwa. Hasłami komunistycznymi zastąpiono dotychczasowy dorobek kulturalny i artystyczny Chin. Działaniom tym towarzyszyły czystki, w efekcie których zmieciono nie tylko przeciwników politycznych Mao, ale również setki tysięcy chińskich intelektualistów. Kolejne miliony poddano reedukacji, czyli skierowaniu do obozów, gdzie w ramach ciężkiej pracy oraz nieustającej indoktrynacji usiłowano zmienić ich poglądy polityczne. Sam Mao zmarł w 1976 roku, co przyniosło częściową stabilizację sytuacji w Chinach. Pokonana Japonia znalazła się pod amerykańską okupacją. W jej wyniku przekształcono ten kraj w liberalną demokrację. Pozostawiono monarchię, jednak cesarz wycofał się z życia politycznego. Zlikwidowano armię, a zaoszczędzone w ten sposób środki zaangażowano w rozwój przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego oraz elektronicznego. Dzięki temu w latach 70. Japonia stała się drugą potęgą ekonomiczną świata. Okupowana przez Japończyków od 1906 roku Korea została podzielona po II wojnie światowej na dwie strefy okupacyjne. Linia podziału przebiegała wzdłuż 38. równoleżnika. Na północy stacjonowała Armia Czerwona, na południu wojska USA. Przebieg wydarzeń w Korei był analogiczny jak w Niemczech. Pod auspicjami obu mocarstw powstały dwa państwa. Komunistyczna Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna na północy, a na południu Republika Korei. Przywódca Korei Północnej Kim Il-sen dzięki wsparciu Związku Sowieckiego zbudował silną armię, przy pomocy której postanowił siłowo zjednoczyć Półwysep. Plan ofensywy zbudowano w oparciu o fakt, że wojska Korei Południowej nie posiadały ciężkiego sprzętu i lotnictwa, a wojska amerykańskie, które znajdowały się w Japonii, nie były w stanie wystarczająco szybko zareagować. Komuniści rozpoczęli atak na Koreę Południową w czerwcu 1950 roku. Pierwsza faza wojny zakończyła się klęską wojsk południa, które zostały błyskawicznie rozbite przez komunistów. Nieliczne, przerzucone do Korei z Japonii wojska amerykańskie również zostały pokonane.
Większość terytorium Korei została opanowana przez oddziały Kim Il-sena, oprócz rejonu portu Pusan, gdzie zepchnięte oddziały koreańskie i amerykańskie nadal się broniły. Stany Zjednoczone doprowadziły do zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ. Związek Sowiecki, który bojkotował zebrania tego organu, nie był w stanie zablokować decyzji o interwencji tej organizacji na rzecz Korei Południowej. Po raz pierwszy i jak na razie ostatni w dziejach, ONZ jednoznacznie poparła jedną z wojujących stron, sama stając się aktywnym uczestnikiem konfliktu. Dowódcą wojsk ONZ został amerykański generał Douglas MacArthur. Śmiałym desantem pod Incheon w środkowej Korei zmusił do wycofania się zagrożone odcięciem wojska Korei Północnej. Nastąpił punkt zwrotny wojny. MacArthur w pościgu za uciekającymi wojskami komunistów, wbrew rekomendacjom ONZ-u oraz prezydenta Trumana, podjął decyzję o przekroczeniu 38. równoleżnika, a następnie zajął prawie 90% terytorium Korei Północnej. Ten ruch spowodował kontrakcję Chin. Mao Zedong, obawiając się, że wojska amerykańskie pójdą dalej na północ, podjął decyzję o wysłaniu do Korei kilkuset tysięcy ochotników, czyli de facto regularnych oddziałów armii chińskiej. Pod ich naciskiem wojska ONZ zaczęły się wycofywać, tracąc ponownie Seul. Dowodzący wojskami ONZ, generał MacArthur, wysunął koncepcję użycia broni jądrowej w celu powstrzymania postępów wojsk chińskich. Jednak z powodu ryzyka wybuchu III wojny światowej, prezydent Truman nie zdecydował się na ten krok. Ostatecznie udało się odzyskać koreańską stolicę, a linia frontu ostatecznie zamarła w okolicy 38. równoleżnika. Walki toczyły się do lipca 1953 roku, kiedy to w Panmunjomie zawarto rozejm pomiędzy walczącymi stronami. Na jego mocy ustalono na 38. równoleżniku linię demarkacyjną, która miała oddzielać oba państwa do momentu ustalenia ostatecznego przebiegu granicy. Kolejnym punktem zapalnym w Azji Południowo-Zachodniej stały się Indochiny. Po wycofaniu się Japończyków, Francuzi próbowali przywrócić swoją kontrolę nad tym terytorium. Spotkało się to z oporem zdominowanego przez komunistów Wietminu, czyli Ligi Niepodległości Wietnamu, na czele którego stał Ho Chi Minh. Początkowo, dzięki wsparciu ze strony Stanów Zjednoczonych, Francja skutecznie zwalczała komunistyczną partyzantkę. Jednak sytuacja zmieniła się po przejęciu władzy przez komunistów w Chinach. Wsparcie materialne, jakiego Mao Zedong udzielił Wietnamczykom w postaci dużych dostaw materiałowych, umożliwiło im stawienie skutecznego oporu. W 1954 roku Francuzi ponieśli klęskę w decydującej bitwie pod Dien Bien Phu, która to ostatecznie przechyliła szalę wojny na stronę Wietnamczyków. Był to pierwszy w dziejach przykład wojny, w której wykształtowana z partyzantki armia państwa pozaeuropejskiego, niedysponująca wsparciem lotniczym, pokonała posiadającą całe spektrum nowoczesnego uzbrojenia armię europejską. Do tego stanu rzeczy znacznie przyczyniło się francuskie dowództwo, które zdecydowanie nie doceniło możliwości przeciwnika i podjęło walną bitwę zbyt daleko od własnych baz zaopatrzeniowych. Wojna zakończyła się podpisaniem traktatu w Genewie, na mocy którego Francja wyraziła zgodę na uzyskanie niepodległości przez Laos i Kambodżę, w ten sposób wycofując się z Indochin. Wietnam został podzielony na dwa państwa. W północnym zainstalowali się komuniści z Ho Chi Minhem, na południu natomiast powstał rząd wspierany przez USA.